Witam Państwa bardzo serdecznie, Dorota Kania, Rozmowa Niezależna. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Pan Michał Dworczyk. Dzień dobry. Specjalista od spraw wschodu, były doradca świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Mamy w tej chwili sytuację dość dramatyczną na Białorusi. Czy to się zakończy zimną wojną? Trudno powiedzieć, chociaż patrząc na dotychczasowe doświadczenia i działania Aleksandra Łukaszenki, na pewno na szybkie ocieplenie nie ma co oczekiwać. No ale przecież przepraszam, że to przerwę, ale dlatego, że mieliśmy przecież niedawno takie gesty, wydawałoby się przyjaźni, minister Sikorski spotykał się. No więc właśnie, to właśnie o tym chciałem powiedzieć, że dzisiejsza sytuacja jest wynikiem między innymi też braku konsekwencji i braku zdecydowania ze strony Europy, ale w szczególności Polski, która kilkakrotnie próbowała nadawać ton polityce wobec Aleksandra Łukaszenki. I właśnie przez tę niestabilność, można powiedzieć, emocjonalną, przez te nagłe zmiany od może nie uwielbienia, ale dużej sympatii do skrajnej wrogości. Dzisiaj mamy taką sytuację, w jakiej się znaleźliśmy. Można przypomnieć niewiele ponad rok temu Aleksander Łukaszenka przez Radosława Sikorskiego, ale też przez wielu dyplomatów Unii Europejskiej, przede wszystkim niemieckich, ale nie tylko, bo i włoskich i innych, był określany jako prezydent, który jest otwarty na dialog, zmierza w dobrym kierunku, jest szansa, że odbędą się bardziej wolne wybory. No, 19 grudnia 2010 roku wszystkie te mrzonki rozwiał i trzeba powiedzieć, że to były mrzonki, dlatego że każdy, kto zna historię Aleksandra Łukaszenki, historię jego rządów od początku lat 90., wie, że jest to dyktator, który nie cofnie się i nie stworzy wyłomu w systemie, bo wie, że ten system mógłby wtedy się rozpaść. I dzisiaj musimy pamiętać i to wszystko oceniać też w kontekście zbliżających się wyborów. Aleksander Łukaszenka podejmuje działania, które mają pokazać i Europie, ale przede wszystkim chyba własnemu społeczeństwu, że jest silny, że się nie ugnie przed presją, że nie ma zamiaru liczyć się ze zdaniem Unii Europejskiej. Czyli będzie w tej chwili, mamy sytuację, że po tym jak wydali naszego ambasadora kraje Unii Europejskiej w geście solidarności odwołują swoich ambasadorów w Mińsku. Czy to będzie taka samotna wyspa? Łukaszenka się tego nie przestraszy, że będzie osamotniony? No ma Rosję, tak? On na pewno został zaskoczony tą solidarnością i co więcej, co ważniejsze, sprawnością, bo ta decyzja zapadła stosunkowo szybko, co jak na Unię Europejską. Tak. Jest pewnym ewenementem, więc na pewno został zaskoczony tą reakcją. Natomiast myślę, że on się nie ugnie, ani się nie wycofa ze swojej pryncypialnej czy twardej postawy, dlatego że no, to jest jego właśnie polityka, to jest jego pomysł na pokazanie społeczeństwu białoruskiemu, że jest cały czas silny, że wszystkie plotki o tym, że słabnie, są nieprawdziwe, a poza tym, tak jak pani redaktor stwierdziła, bardzo słusznie, ma oparcie w Rosji. On to czuje i Rosja, mimo tego, że oficjalnie ustami Putina można powiedzieć taką ambiwalentną reakcję obserwowaliśmy na ostatnie wydarzenia, no to są środowiska bardzo wpływowe w Rosji, które popierają Łukaszenkę, on o tym wie i na tym się opiera. Bardziej po drodze jest może zdecydowanie z Rosją niż z Unią Europejską. A jak w tej sytuacji, co z Polakami, którzy tam mieszkają? Przecież mamy związek Polaków na Białorusi. W jakiej sytuacji będą nasi rodacy, którzy tam mieszkają? No więc właśnie, tu trzeba powiedzieć, że zwykle tego rodzaju napięcia odbijały się również na Polakach na Białorusi, bo Białoruś ma zawsze dyżurnego chłopca do bicia w postaci Polski, to znaczy jest to dyżurny wróg, który jeżeli trzeba znaleźć jakiś temat zastępczy, albo zbliżają się wybory i też trzeba pokazać tego wroga, no to pojawia się właśnie Polska jako kraj, a w drugim rzędzie od razu pojawia się wróg wewnętrzny, czyli Polacy mieszkający na Białorusi. Obserwowaliśmy to wielokrotnie i niewykluczone, że i teraz taka sytuacja będzie miała miejsce. Też trzeba zaznaczyć, że to nie inny ambasador, tylko właśnie polski został wyproszony z Mińska, prawda? Nie niemiecki, nie włoski, tylko polski. No i Unii Europejskiej, tak. No ale to jest bardzo symboliczne, że jeśli chodzi o narodowych przedstawicieli, to, tak, tylko, no to tylko Polski. Mhm. Więc my wracamy do tej roli chłopca do bicia. I to też nie jest zaskoczeniem, dlatego że już od kilku miesięcy możemy obserwować w mediach białoruskich wzrastający atak na Polskę. Tutaj mieliśmy taką sytuację, że przecież zaledwie kilka dni temu nie wpuszczono posłów i grupy osób, które było między innymi pana, na Białoruś, posłów, którzy mieli paszporty dyplomatyczne, jechali do Grodna. No to prawda. Obserwujemy eskalację tego napięcia już od końca ubiegłego roku. Najpierw pojawił się w białoruskiej firmie film, a
właściwie materiał operacyjny stworzony przez białoruskie służby kompromitujący jednego z naszych dyplomatów. Następnie zostali niewpuszczeni parlamentarzyści na Białoruś, a kilka dni temu też białoruska telewizja wyemitowała film Lekcja Polskiego, który też no, był uderzeniem, ciosem, atakiem na Polskę i na politykę polską. W związku z tym to napięcie jest eskalowane, zapewne będzie dalej eskalowane, zobaczymy do jakiego momentu. Tak jak powiedziałem, do wyborów zbliżających się myślę, że nie ma co oczekiwać na jakieś znaczne złagodzenie kursu. Choć rzeczywiście reakcja Unii Europejskiej na pewno da Łukaszence trochę do myślenia. Tutaj była bardzo silna i ostra reakcja Unii Europejskiej, ale być może ja nie zauważyłam, ale wydaje mi się, że nie było bardzo ostrej i zdecydowanej reakcji na te antypolskie wystąpienia na Białorusi, jak na przykład właśnie tą na lekcję polskiego. I stosunek na ostatnie wydarzenia również nie było. Prezydent mówi, że jest mu przykro, MSZ mówi, że jest mu przykro, a nie ma jakichś konkretnych działań. To jest zaskakujące, że akurat my tutaj nie reagujemy. Czy to jest normalne w dyplomacji? Więc właśnie, to jest tak, że w ogóle mamy do czynienia z pewnymi gestami. Gesty w dyplomacji są ważne, ale jeszcze ważniejsze są konkretne działania. Tak? Więc z jednej strony powinniśmy wspierać programy pomocowe, programy wspierające rozwój społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi, ale rząd też mógłby i Unia Europejska mogłyby podjąć konkretne kroki, które może nie całkowicie uniemożliwią, ale utrudnią Łukaszence izolowanie Białorusi od Europy, bo Łukaszence zależy również na tym, żeby postawić żelazną kurtynę na naszej wschodniej granicy. Zależy na tym, żeby jak najbardziej odizolować Białoruś i Białorusinów od Europy. Po co? Co my możemy zrobić? Po co? Po to, że ludźmi, którzy nie jeżdżą, nie widzą, nie znają świata, nie jeżdżą do Europy, łatwiej manipulować, łatwiej im wmawiać, że no, wprawdzie u nas jest trudno, ale tam jest jeszcze gorzej i dzięki rządom Aleksandra Łukaszenki macie zapewnione pewne bezpieczeństwo i stabilizację. Ale co możemy zrobić, jeśli chodzi o konkrety. Otóż na przykład rząd polski mógłby wystąpić z inicjatywą na forum Unii Europejskiej zniesienia opłat za wizy dla obywateli Białorusi. No, to jest niezwykle ważne. No przecież mamy zniesienie w tej chwili, mamy ruch, będzie ruch bezwizowy z Kaliningradem. Oczywiście Unia Europejska ma różne mechanizmy, które może wykorzystywać, jeśli chce ułatwić takie kontakty. To jest jeden z przykładów. Ale to jest ja z przekąsem to powiedziałam, bo przecież wiadomo, że Ale minister Sikorski ostatnio też zapowiadał zniesienie opłat za wizy dla obywateli Ukrainy. W związku z tym, jeśli nam naprawdę zależy na Białorusi, jeśli naprawdę chcemy Białorusinom pomóc, to wtedy wykonujmy takie konkretne działania. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli rzeczywiście zależy politykom na skróceniu rządów, złych rządów Aleksandra Łukaszenki, to trzeba pomyśleć o tym, jakimi dysponuje się narzędziami. I te narzędzia, wspierać które opozycję są, przede wszystkim. Wspierać opozycję to jest jedna rzecz, niezwykle ważna, ale też drugą sprawą są sankcje. Sankcje, które do tej pory Unia wprowadzała, łącznie z tymi ostatnimi, są absolutnie symboliczne. To, że na liście osób z zakazem wjazdu jest 200 kilkadziesiąt urzędników, jest 200 kilkudziesięciu urzędników reżimu Łukaszenki, no to po prostu zakrawa na kpinę. Tego rodzaju sankcje by zostały rzeczywiście odczuwalne wtedy, kiedy by objęły cały aparat represji, to znaczy prokuratorów, to znaczy sędziów, pracowników KGB, milicjantów, tych wszystkich, którzy angażują się w łamanie praw człowieka na Białorusi. Ktoś może powiedzieć, że nie ma takiej listy osób, nie wiadomo, kogo należałoby objąć takim zakazaniem. Ale to nie jest problem, wydaje mi się, stworzenia takiej listy, ale prawda? Ale taka lista jest nawet w polskim MSZ-cie, uzupełniana każdego roku o kolejne kilkaset nazwisk. Ona jest tworzona przez organizacje pozarządowe, które zbierają od ofiar represji Aleksandra Łukaszenki pisemne informacje. W związku z tym taką listą dysponuje zarówno Polska, jak i inne kraje Unii Europejskiej. Dlaczego jej Polska nie używa? To jest pytanie, tak? To znaczy, czy my rzeczywiście chcemy coś zmieniać, czy zależy nam właśnie na gestach? Bo umówmy się, że zakaz wjazdu na teren Polski i Unii Europejskiej kolejnych 20 urzędników nie zmieni absolutnie nic. Natomiast właśnie urzędnicy, właśnie prokuratorzy, sędziowie, pracownicy KGB, którzy są stosunkowo dobrze wynagradzani na Białorusi, jeżdżą do Polski, na Litwę, po zakupy, korzystają jakby z Unii Europejskiej z przywilejów swoich, i przywilejów, tak? Które daje im ich praca.
dopiero oni by odczuli jakiekolwiek skutki sankcji, gdyby taki zakaz... Oni nie mogli wjechać, objął, tak? Tak, szeroką grupę osób, a nie wybranych kilkunastu czy kilkudziesięciu najwyższych urzędników. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, co jest oczywiście niepopularne w wielu środowiskach, ale trzeba powiedzieć o sankcjach ekonomicznych. No, przypomnijmy sobie naszą sytuację w latach 80. i wpływ sankcji na upadek systemu komunistycznego w Polsce. No, część osób twierdzi oczywiście, że takie sankcje uderzyłyby w zwykłych Białorusinów, ale tu za każdym razem trzeba podkreślić jednoznacznie. Nie ma nic gorszego dla statystycznego Białorusina, dla obywatela Białorusi, jak każdy kolejny dzień, kiedy państwem rządzi Aleksander Łukaszenka. To rujnuje państwo od strony ekonomicznej, to wpycha państwo w ręce Rosji i to zmierza tak naprawdę do likwidacji resztek suwerenności Białorusi. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Miejmy nadzieję, że w miarę szybko sytuacja się na tyle ustabilizuje, że Polacy na Białorusi nie będą dotknięci represjami ze strony Łukaszenki. No, pozostaje to zapewne w sferze życzeń, ale dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Do widzenia.